Cześć, nazywam się Łukasz Gątnicki i jestem twórcą metody OK, może tak być. Opowiem Ci dzisiaj o manipulacji. Opowiem Ci o tym, dlaczego padasz jej ofiarą. Co takiego się dzieje w Twoim wnętrzu, co takiego dzieje się w Twojej psychice, że stajesz się ofiarą manipulacji? Na początku trzeba sobie powiedzieć, czym jest manipulacja. Forma wywierania wpływu na osobę lub grupę osób, by nieświadomie z własnej woli realizowała cele manipulatora. Ale mam też inną definicję, taką e, wypracowaną latami spostrzeżeń i pracy z, pracą z ludźmi. Manipulacja to według mnie interakcja między ludźmi, zapoczątkowana w celu osiągnięcia korzyści emocjonalnych, materialnych e, czy politycznych. I istnieje kiedy z tej interakcji ktoś wychodzi wygrany, a ktoś wychodzi przegrany. Czyli musi istnieć ktoś, kto korzysta, oraz ktoś, kto traci, jest wykorzystywany, nadużywany. Czy świadomie, czy nieświadomie, bo te wszystkie elementy są ważne. W przypadku układu wygrany, wygrany mamy do czynienia z wpływaniem. A nie manipulacją. Jest to pozytywna interakcja oparta na obustronnej korzyści, czy emocjonalnej, czy materialnej, układ, którym ludzie budują się wzajemnie. Powód, dla którego ludzie manipulują, jest banalny. Jak zawsze, kiedy jest mowa o negatywnych aspektach życia ludzkiego, dotyczy lęku oraz pragnień. W przypadku manipulacji, oczywiście. Będzie to bardziej dotyczyło samego lęku, ukochany lęk. Gdzie się nie obrócisz i są problemy. Tam wiadomo, że chodzi o lęk i on jest właśnie inicjatorem wszelkich ludzkich zachowań. W poprzednim filmie mówiłem o decyzjach podejmowanych mózgiem pierwotnym i wyższym i bardzo polecam ci przesłuchać sobie to nagranie. Na pewno otworzy ci i poszerzy nawet to, o czym dzisiaj. Będziemy mówić. To jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że ludzie manipulujący moim zdaniem przechodzą od czerpania z właściwości mózgu wyższego do tego pierwotnego, kiedy to przewaga jest tego pierwotnego, ponieważ musi być tam lęk, by chcieć nadużywać czy wykorzystywać inną osobę. Jeśli człowiek się lęka, to będzie chciał zrobić wszystko, żeby ten lęk ustąpił. Każdy dąży do szczęścia. Nie każdy jednak wie, że można dążyć do szczęścia w szlachetności, porozumieniu i wspólnej radości. Wynika to przede wszystkim z nieświadomości, braku wyedukowania, braku przekazanych odpowiednich wzorców od osób starszych, które ceniły sobie wyższe wartości, wyższe uczucia. Czyli tutaj mówimy o pewnego rodzaju kształceniu ukształtowaniu e, przez nasze środowisko. I tutaj taka mała dygresja mówi się o ukształtowaniu przez środowisko. Też bym to troszkę na głowie postawił, dlatego, że przecież nasz mózg rozwija się poprzez czerpanie z zachowań innych ludzi. uczenie się. Dlatego to nie tyle, co według mnie środowisko nasz kształtuje, co my kształtujemy, siebie, czerpiąc ze wzorców środowiska. A że tylko takie, a nie inne posiadamy, no to z tego właśnie czerpiemy. Więc zawsze będę dążył do tego, żeby wziąć odpowiedzialność. Tak? I pomimo tego, że pewne mechanizmy w nas działają nieświadomie, automatycznie, to i tak bardzo będę zawsze chciał, żeby przejmować odpowiedzialność. W końcu, jak nie wiem, jesteś rodzicem, masz małe dziecko, to i ono coś nabroi, to ty odpowiadasz przed wszystkimi, bo ty jesteś wychowawcą. I pomimo tego, że w tobie są pewne mechanizmy, które są automatyczne i potrafią się zadzieć same, to ty i tak odpowiadasz przed światem za to, co w oparciu o nie w konsekwencji powstanie. Dlatego to jest takie bardzo ważne, żebyś przejął odpowiedzialność i kierował się wiedzą, która pozwala Ci y, mówić Okej, okay, to się zadziało we mnie, natomiast ja mam w, m, właściwą y, moc sprawczą, by coś z tym zrobić, by podejmować decyzję, by to w sobie przekształcać. Ok, jest takie środowisko, tego mój mózg się nauczył, ja teraz przyglądam się, czego się nauczył i teraz będę chciał podsuwać mu jak najwięcej informacji oraz nowych środowisk, które pomogą mu zaczerpać lepszą, bardziej zdrową, funkcjonalną wiedzę. Człowiek spokojny, radosny i pewny swojej wartości będzie pomagał, wspierał i wpływał na ludzi świadomie w celu poprawy ich jakości życia oraz będzie to też robił nieświadomie, dokładnie w tym samym celu. I to jest bardzo, bardzo proste i logiczne. Natomiast człowiek zlękniony o niskim poczuciu wartości czy niskiej samoocenie będzie szukał okazji do zniwelowania lęku i nie, też nie ma znaczenia, czy ten lęk dotyczy partnerstwa, pieniędzy, uznania społecznego czy pracy. Każdy człowiek dąży do szczęścia i do tego, by przestać się bać. I to jest nasz punkt wyjścia. Taka osoba będzie używała najbardziej prymitywnych form działań. Wynik zawsze będzie ten sam. Ułożę sobie świat wokół mnie, tak żebym już nigdy nie czuł tej negatywnej emocji. Bo przecież to, że ja ją czuję, to wina ludzi, zdarzeń i całego świata. No i rzeczywiście, e, przez to właśnie będzie e, m, czuł dalej lęk i obwiniał świat, czyli skutek będzie zupełnie odwrotny. Więc popatrzmy na to w ten sposób. Człowiek się boi, nie ma świadomości, także to. W nim jest moc, by to zmienić. Uważa, że to od świata zależy, więc on będzie chciał wpływać na świat, by jemu było dobrze. Osoba manipulująca uważa, że kontroluje wszystko, a właściwie, że musi kontrolować. A prawda jest taka, że sama jest totalnie uzależniona od świata zewnętrznego i kontrolowana przez sam świat. Uważa, że świat jest zły i czuje się bezradna w stosunku do tego, co czuje. Nie mając na to żadnych rozwiązań, wynika to, tak jak mówiłem, z braku świadomości. W stu procentach oddaje odpowiedzialność za swoje życie na zewnątrz. Osoba manipulująca wie, że sama nie jest w porządku, i uważa, że inni też nie są. To jest bardzo ważny wniosek. I jeśli masz skłonności do manipulacji, czyli ty korzystasz, kiedy inni tracą i lubisz to robić, znaczy lubisz, widzisz w tym po prostu. Jedyne rozwiązanie tak na swoje potrzeby i bolączki, e, przez swoje wyrafinowane działania, to po prostu przestań. Ja wiem, że to jest, e, może łatwo jest mi powiedzieć, tak, po prostu przestań, ale od tego się zaczyna. Żeby się zastanowić i mieć tą refleksję, kurczę, rzeczywiście powinienem przestać to robić, ale ja nie będę miał na siebie pomysłu, spokojnie odkryjesz go. Zastanów się, czego się lękasz. Przepracuj ten lęk, pozwól sobie go czuwać, kieruj się w stronę spokoju, a nigdy już nikogo nie zmanipulujesz. Zaczniesz tworzyć zdrowe relacje. Jeśli wchodzisz w nowe relacje, zawsze patrz ludziom głęboko w oczy i zobacz, czy mają w sobie lęk. Jeśli mają go w sobie, to bardzo możliwe, że będą manipulowali. Twoim zadaniem jest zadać dużo pytań, by wydobyć prawdę i komunikować się z taką osobą bardzo dokładnie. Zawsze miej przygotowaną niewielką ilość braku zaufania i czujności, jeżeli czujesz niespójność, jeżeli widzisz, że ktoś się boi, że się zachowuje jakoś asekuracyjnie, że siebie kontroluje, że ma rozbiegane oczy, że jest nad wyraz pewny siebie albo nie dość pewny siebie. Tam, gdzie jest duży lęk, nie ma miejsca na miłość. Tam jest program przetrwania bez względu na kroki, które trzeba podjąć. Zapamiętaj to dobrze. Jeśli uczestniczysz w jakiejś relacji i zauważasz, że ciągle ta osoba coś od ciebie bierze, ale nie zwraca, nie odwdzięcza się, a ty masz ciągle poczucie czerpania korzyści z ciebie, to prawdopodobnie jesteś manipulowany. Dla tych korzyści, albo sam prowokujesz bycie manipulowanym, tylko po to, aby ta relacja istniała. To właśnie może być Twoje podłoże lękowe. Możesz się bać samotności, możesz się bać utraty uwagi tej osoby. Ta osoba może reprezentować zestaw cech, zachowań, pewnych atrybutów, które bardzo lubisz i cenisz, ale finalnie rachunek jest ujemny i tak i tak dla Ciebie. Dlatego musisz zawsze umiejętnie. Obserwować i patrzeć, na czym to dokładnie polega, dlaczego ja jestem w tej relacji, dlaczego ja pozwalam jej istnieć, czego ja chcę od tej osoby, że pozwalam się tak traktować. Ludzie pragnący manipulować będą tak samo, poszukiwali w tobie lęku. Musisz o tym wiedzieć. To jest podstawa. Ponieważ sami zna, znają go dobrze i wiedzą doskonale, że muszą go nawet w tobie, uwaga. Rozbudzić, tak, rozbudzić, czy świadomie, czy nieświadomie, czy wyniesione z pokolenia w, w rodzinie, czy staje się to pewnego rodzaju nieświadomą kompetencją, czy są to wręcz schematy wyuczone, jak na przykład podnoszenie głosu, jak szybko, nacisk na podjęcie decyzji, na przykład jak żarty, pewne złośliwości, które mają wpłynąć na pewien i wrzucić się na pewien tok myślenia. Bardzo ważnym takim elementem manipulacyjnym jest wzbudza, wzbudzanie poczucia winy, odkręcania tego kota ogonem cały czas. Im bardziej Ty żyjesz w poczuciu winy, tym bardziej ta osoba jest ponad tobą i zgrabnie kieruje faktami wszystkimi. Elementami, naginanie wiedzą, e, e, czy wręcz udawanie, że nie ma wiedzy. I jest dużo takich elementów, tak, które mogą e, na to wpłynąć. Pamiętaj, że bardzo łatwo jest stracić czujność, bardzo łatwo jest ją stracić, kiedy przebywamy u, u, z osobami, które w cudzysłowie powiem, są jakby obarczone brzemieniem lęku i idą w tą stronę. Manipulacji, a nie wycofania, bo tam, gdzie jest wycofanie, tam osoby są nadmiernie pokorne. Możemy powiedzieć, że takie dobre, a ciągle spotyka coś złego w życiu. To jest ten drugi biegun, ale ludzie potrafią iść właśnie w tą bardziej taką manipulację, czyli kieruje się bardziej agresją w stosunku do, do ludzi, do społeczeństwa, do samych siebie. Dlatego tacy są, chodzi im o korzyści. I trzeba zawsze pamiętać, że ta czujność, że no Trudno ją zawsze utrzymać i trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo kiedy ją tracimy, jesteśmy bardzo łatwi do kierowania. Wiesz, też chcesz być szczęśliwy, więc zrobisz wszystko, żeby pewnych rzeczy nie chcieć nawet widzi widzieć, a osoba manipulująca chce być szczęśliwa, więc zrobi wszystko, żeby coś osiągnąć. Dlatego można się tak właśnie dobrać w parę. Najczęściej manipulator podsunie Ci od razu też rozwiązanie na jakiś problem, którego jeszcze przed chwilą nie było, ale wierzysz, że jest. Będziesz go całował czasem nawet po rękach, może zostać Twoim przyjacielem, ale uważaj. To rozwiązanie na pierwszy rzut oka będzie słuszne, ale potem okaże się, kiedy emocje opadną, że obudzisz się. Zawsze powtarzam, z bólem głowy, pewnego rodzaju, ale jak to? I wtedy jest taka wielka wątpliwość, Boże, to ta osoba taka jest, czy taka nie jest. Czy ta osoba naprawdę robi to świadomie, czy nieświadomie? Naprawdę zgrabny manipulator, taki, e, który posiada bardzo dużo nieświadomej kompetencji, będzie trudny dla, dla Ciebie do zdiagnozowania. Nie będziesz w to dowierzał. Będziesz się przekonywał, będziesz szukał potwierdzeń, że ta osoba tak naprawdę jest niewinna i że ta osoba nie robi tego specjalnie. Ona wystarczy, że się popatrzy w jakiś sposób, że przeprosi. I ty będziesz w to wierzył, dając kolejne przyzwolenie na kolejne działania. Dlatego dam ci taką dobrą radę, jeżeli zostałeś poddany manipulacji o sobie, jeden raz drugi. Ok, czasem może coś wyjść. Czasem człowiek może rzeczywiście się obudzić, że coś robi, a potem się zreflektować i, i podjąć decyzję, że nie będzie już tego robił, i ty to widzisz i doceniasz to. Ale jeżeli to jest trzeci, czwarty raz, to Ci proponuję ogranicz kontakt z tą osobą i odsuń ją od siebie i odsuń ją od ważnych obszarów Twojego życia. Jeżeli Ci zależy na tym, pomimo żeby mieć relację z tą osobą, to stwórz jej taki warunek, by nie mogła z Ciebie korzystać, a wtedy zobaczysz, że nie jesteś już polem do zainteresowania. Wtedy też zobaczysz, czy ta osoba jest skłonna też, być może dzięki Twoim decyzjom i, i, i takim stanowczym krokom, zacząć się wewnętrznie zmieniać. Pamiętaj, że trzeba się kierować zawsze pewnymi wytycznymi i musisz sobie uświadomić pewnych parę rzeczy. Podobne przyciąga podobne. Lękając się wybierzesz osobę lękającą się, ponieważ będziesz bał się osób, które nie mają w sobie obaw. Nie będziesz czuł się rozumiany przez osoby, które są spokojne, a jedynie przez takie, które też się czegoś obawiają podobne wybiera podobne będziesz czuł że jest coś wspólnego sam będziesz mógł ukryć swoje własne obawy i kompleksy przy osobie która też stara się je ukryć kolejny jeżeli się czegoś lękasz to manipulator będzie tego w tobie szukał i wykorzysta to kolejny bądź uważny i pracuj nad sobą pozbywaj się lęków a wszystko wypatrzysz kto ma chrapkę na ciebie i twoje możliwości Słuchaj, chodzi o to, że jeżeli ty im bardziej idziesz w stronę spokoju, tym bardziej widzisz więcej w ludziach niepokoju. Zauważysz osoby, na przykład, zrobisz porządną pracę nad sobą, uwolnisz wiele emocji i wejdziesz na przykład w towarzystwo, które widziałeś ostatnio przed tą pracą, będziesz w szoku, zobaczysz, jak wiele elementów, tików na twarzy, pewnych grymasów, nawet takich właśnie wizualnych czy sposobów komunikowania, na które nie zwracałeś uwagi teraz, będziesz na to patrzył tak, trochę tak z taką ciekawością, że o kurczę, no nie widziałem tego. No i jak mogłeś widzieć, skoro byłeś tyle czasu zajęty swoim własnym niepokojem w środku i kontrolowaniem samego siebie z lęku przed oceną bądź odrzuceniem. Kolejny, Strzymaj się od podejmowania jakichkolwiek decyzji, jeśli czujesz lęk. Poczekaj i skonsultuj się. Dla pewności z jakimś zaufanym człowiekiem, być może nawet wystarczy chwila dystansu i spokoju, żeby nie poddać się jakiejś dziwnej presji, że już teraz muszę, tak już podejmować tą decyzję, tak już. Nie, nie musisz. I nawet jeżeli ktoś się niecierpliwi zaczyna być agresywny, dlatego że nie grasz w tą grę, to Ty masz prawo dalej być spokojny i widzieć, co ta osoba, jaka ona wtedy jest, jaka się obnaża. Wtedy będziesz miał przecież jeszcze więcej do zauważenia, że chciałbyś z tą osobą coś robić. Nie bój się tego. Jeśli się dobrze przygotujesz, pozbywając się lęków, to będziesz bezpieczny nie tylko sam ze sobą, ale też w interakcji z innymi ludźmi. Mało tego, masz szansę pomóc manipulatorowi, uświadomić mu prawdę i wyciągnąć go z klatki lęku. Tak samo, jeżeli ci się nie uda, wasze drogi się rozejdą. Jeżeli jednak staniesz się dla niego inspiracją, coś może się zadziać. Masz szansę codziennie pokazywać swoją postawą, Pospazwioną lęków, że manipulacja się po prostu nie opłaca. Lepiej sobie pomagać, inspirować się, wpływać mądrze, otwierać możliwości przed innymi. To jest o wiele lepsze i prostsze. Zatem podsumowując, dlaczego poddajesz się manipulacji, bo się boisz. I to jest najprostsza odpowiedź. Póki się boisz, póki będziesz wchodził specjalnie w relacje z osobami które też się czegoś boją pamiętaj o tym jeżeli trzeba to przesłuchaj sobie to nagranie jeszcze dwa bądź trzy razy żeby sobie uzmysłowić pewne rzeczy to są bardzo proste elementy które możesz sobie przyswoić więc bądź uważny zwracaj uwagę na fakty bądź rozsądny i pamiętaj żeby mieć tą postawę w stosunku do siebie że jesteś w porządku, pracuj nad tym. Pozbądź się wszystkich tych emocjonalnych kleszczy, które masz w środku, które cały czas cię kierują na to, że ty nie jesteś w porządku, że nie jesteś ok człowiekiem. I tak samo, że inni są, że inni są w porządku. Kieruj się w tą stronę. uwalnij się od swoich obaw. Jeżeli będziesz się bał ludzi i będziesz się bał wykorzystania i manipulacji, będziesz padał tego ofiarą. Jeżeli się nie będziesz tego bał, jeżeli będziesz widział w każdym człowieku to, to ziarno i w sobie samym, że jesteśmy w porządku, będziesz się bardziej przyglądał ludziom, nie będziesz ślepy, bo pamiętaj, że zaślepić może lęk albo bardzo silne zapatrzenie na jakąś korzyść w życiu, że nie widzisz, że ona cię tylko interesuje. I tu też jest taki element. No, który bardzo łatwo się zgubić i zapomnieć, i można bardzo łatwo stać się ofiarą e, e, właśnie manipulatora, tylko z tego jednego prostego względu że tak strasznie ci na czymś zależy, że nie widzisz całej reszty. Mam nadzieję, że to nagranie było dla ciebie inspirujące. Będzie ich więcej, będę poruszał różne tematy. Oczywiście gorąco ci polecam zapoznać się. Z innymi nagraniami na YouTubie bądź wpisami na Facebooku czy śledzeniem mnie na Instagramie. Oraz polecam Ci bardzo gorąco metodę okej może tak być, ponieważ jest bardzo prosta, logiczna i możesz bardzo szybko pozbyć się swoich wewnętrznych konfliktów, lęków, nawet traum, które nosiłeś w sobie bardzo długo. Informacje o szkoleniach czy sesjach znajdziesz na mojej stronie www.neurointuicja.pl. Trzymaj się dzielnie, wspieram cię mocno, Łukasz.